Mówi się, że sportowiec umiera dwa razy. Za pierwszym razem wtedy, kiedy kończy karierę. Dzisiaj właśnie o tym w magazynie Sportowym 24 porozmawiamy z Mariuszem Frystenbergiem. Witam cię bardzo serdecznie, chociaż zdążyłem usłyszeć, że tak naprawdę ty tą decyzją nie umarłeś, a się odrodziłeś. Tak, muszę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Nawet muszę powiedzieć, że troszeczkę za długo już na tym korcie siedziałem. Było dużo takich detali, dużo kontuzji przede wszystkim i człowiek się męczy też psychicznie. Pod tym względem nie może trenować tyle, ile musi, żeby utrzymać formę. Później spadek w rankingu, nie dostawanie się do najwyższych turniejów, proszenie takie dosyć o granie z kimś w debla, pisanie do tego nie jest to łatwe i takie ogólnie mnie to tak bombardowało, tak kilka rzeczy na raz i stwierdziłem, że już tak po roku, po dwóch latach takiej tułaczki powiedziałem, że dosyć i myślę, że była to bardzo dobra decyzja. A coś takiego szczególnego miało miejsce? Nie wiem, jakiś przegrany mecz, że stwierdziłeś, rzuciłeś rakietę i powiedziałeś, nie, ja już mam tego dość? Przede wszystkim, jak zacząłem je dotykać te wszystkie kontuzje, mój ranking spadł, zacząłem grać w tych challengerach, to jest o jedną półkę niżej niż ATP turniejach i była taka jedna sytuacja, że grałem z jakimś bardzo młodym zawodnikiem, który podszedł do mnie po autograf, a później jeszcze mnie ograł, więc i grałem poza tym, pamiętam ten mecz, grałem na takim balonie, że nawet nie było trybun, gdzie i to wszystko jak dość tak po 15 latach grałem na najwyższym poziomie i przed publicznością i tak dalej, naprawdę ciężko było mi się zmotywować. Ja się trochę uśmiecham, bo to tak się wydaje, że ktoś bierze od ciebie autograf, potem cię ogrywa, to jest śmieszna sytuacja, ale ty rozumiem, że to do śmiechu tobie nie było wtedy. nie było, absolutnie, ale takie jest życie, chyba tak nie tylko tenisista, ale każdego sportowca to w pewnym momencie dotyka. Na początek, drodzy Państwo, chciałbym poniekąd przybliżyć sylwetkę naszego gościa, to jak był odbierany w cyklu, bo specjalnie dla ciebie. Najbardziej znani debliści na świecie nagrali takie pożegnanie. Pewnie je widziałeś. Widziałem. No to zobaczmy je jeszcze raz. I know this guy from Poland. You know, when I came on the tour, I couldn't pronounce his name. But over the years, I learned his name and it was Mariusz Frystenberg. Pleasure playing with you in Brisbane that year. Would have loved to have played with you more, but your backhand was horrible. Hey Mariusz, just wanted to say, we actually miss you on tour. You're the funniest left-handed Polish tennis player I've ever met. And like you said yourself, you're actually very handsome from afar. Vita, I have to say we're gonna miss you on tour. You know, we played once together. It was really fun there. I could not help that much. Vita, you Polish sausage. Very happy actually that you're finally out of my way in this doubles draws. And nothing, man, I wanted to wish you a happy retirement. I also remember, what I remember the most about you is that you have a lot of patience because you played many years with Matka. And I know that it was difficult because Matka was dominating the relationship. Hey Mariusz, just want to wish you all the best. Mariusz, zacznę może od Daniela Nestora. On się śmieje z twojego backhandu. Rzeczywiście dawali ci odczuć, że coś jest nie tak z tym backhandem? Znaczy, oni ogólnie się śmieli całe życie, można powiedzieć. Nestor, odkąd go pamiętam, 15 lat, z techniki mojego backhandu, który wiadomo, człowiek się uczy, jakby jest się dzieckiem, 7-8 lat. Ale niestety, dorwało mi się. Tym bardziej, to są, jak widzę, to są wszystko ludzie z jakiegoś takiego, z mojej strefy poczucia humoru, taki bardzo sarkastyczny, angielski humor. Ja chyba się takimi ludźmi okrągłem ogólnie, bo bardzo dobrze się czuję w ich towarzystwie. Marcelo Melo powiedział natomiast, że nie za bardzo im pomagałeś. Ja po tym tekście, słuchajcie, do niego napisałem. Powiedziałem, jak nie pomagałem, to ty byłeś tym gorszym na korcie. To było 7-8 lat temu w Stuttgarcie, ale oczywiście odpisał, wiem, ale pod kamerą zmieniłem zdanie, więc ogólnie tutaj prostuję, ale w świat poszedł już przekaz pewien, więc... Jean-Julien Roger powiedział natomiast, że cierpliwość to była ta cecha, która była szczególnie twoja, bo jak można wytrzymywać z Marcinem Matkowskim? No trzeba być cierpliwym bardzo, że to niby Marcin był tym dominującym w waszym związku. Oj, on wie co mówi, ponieważ on to studiował z Marcinem, nawet mieszkali w akademiku razem przez 2 lata, więc bardzo dobrze poznał Marcina i rzeczywiście Marcin to jest taki typu my way albo highway, tam nie ma kompromisu, więc ogólnie jest tak, że typowa para deblowa wytrzymuje z sobą rok, półtora roku i to nie jest nic, to jest wszystko normalne, ale ja z Marcinem razem ze sobą wytrzymaliśmy 12 lat, więc to już jest sukces. Powinien puchar oddzielny za to dostać, moim zdaniem. I zapytam cię jeszcze o Andy'ego Murraya, jego co prawda w tym filmie zabrakło, natomiast nie można zapomnieć, że miałeś okazję także razem z Andy Murrayem, czyli byłym liderem rankingu światowego, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, występować w parze.
Tak, tak, mamy wspólną pasję, jaką jest Liga Angielska i ogólnie to nas połączyło, zresztą mamy taką grupę zawodników, którym się tym interesuje. Rzeczywiście Andy Murray ma bardzo już sarkastyczny, to już taki ekstremalny sarkastyczny humor, oczywiście. Czyli cenzura pewnie wycięła. On dużo wiadomości mi powysyłał, odkąd mojego zakończenia, bo tak naprawdę ja skończyłem ostatni turniej, był w lutym. I on wiedział, że już się przymierzam i powiedział, że słuchaj Mariusz, nie obraź się, ale ATP przez ciebie nie upadnie, jak ciebie nie zabraknie, więc ogólnie to jest tylko taki delikatny jego sarkazm, stać go było na o wiele więcej czasami. Marcina tutaj zabrakło, ale przypuszczam, że Marcin też coś ciepłego powiedział tobie na zakończenie kariery. Tak, bo tak, wy jesteście tak. Jednak, Mariusz, no, kojarzeni jako frytka matka, czyli te Polish Power, o którym mówił świat. Tak, tak, na, oczywiście, nagrał się, powiedział bardzo fajnie, zresztą bardzo mi się ciepło zrobiło na sercu, powiedział, że ostatni mecz, jaki zagraliśmy, był to finał mecz, który wygraliśmy i można powiedzieć, że zeszliśmy z kortu niepokonani. To były jego słowa, bardzo fajne. Czy z tej grupy właśnie wielkich deblistów, o których tutaj rozmawiamy, to jednak Marcin Matkowski był takim szczególnym etapem twojego życia na korcie? Zdecydowanie, bo znaczy my na tym najwyższym poziomie graliśmy 12-13 lat, ale wcześniej przecież zaczynaliśmy od samego jego dołu, nie, bez punktów graliśmy. Pierwszy raz zagraliśmy w deblach, chyba jak mieliśmy 16 lat, oczywiście z przerwami, a już tak na pełen etap to 21-20. On wyjechał do Stanów studiować, co było jak gdyby takim... No niestety przerywnikiem, ale później jak się pojawiła okazja do grania w Atenach na igrzyskach, to zawiesił studia i uważam, że to była świetna decyzja i później już tylko poszliśmy w górę. No nie tylko byłem moim partnerem deblowym, ale super przyjacielem, a o takich naprawdę ciężko w środowisku, gdzie spędzasz bardzo dużo czasu, gdzie pracujesz, są to wiele stresów, wiele też konfliktów było oczywiście, nie między nami, ale mówię między tenisistami, bo to wiadomo emocje na korcie, ale ogólnie w szatni wszystko było już przybicie piątki, ale to podkreślam, że znaliśmy swoje słabości ja i Marcin i to jest też wyjątkowe, że aż tak długo czasu ze sobą jako para wytrzymaliśmy. Tam drobne przerwy były, nie? Jeśli były, były, ale to... Ale jak... To nie wynikały z tego, że się pokłócili, nie wiem, o drużynę piłkarską, absolutnie. Nie? My w ogóle się o ważne rzeczy nie kłóciliśmy. My się kłóciliśmy na przykład, słuchaj, jak trener zapukał do pokoju, powiedział, ty otwierasz, nie ty, 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 ty. Takie totalne dzieciniada to była, ale ogólnie jak już były takie wielkie decyzje strategiczne, to staliśmy murem. Ale mówiliście otwarcie, że pojawiło się sporo pytań, dlaczego przerwy? Przecież wy, frytka matka, no to jesteście dobro narodowe, nie możecie działać rozłącznie. Mówiliście o tym, że to nie wynika z tego, że coś jest nie tak, tylko po prostu takie zmęczenie materiału, trzeba spróbować czegoś nowego. Rzeczywiście tak to jest, że przychodzi nowy partner, z którym nie wiem, grasz i widzisz, że aha, okej, okay, tego im brakowało, albo... Oczywiście, bo to jest tak, że jak jest taki moment, jak przegrywamy na przykład kilka meczów z rzędu, jest to na przykład 5-6, później jak my wygramy, później znowu 3 przegrane, naprawdę wprowadza się bardzo taką niepewność i poczucie słabości w drużynie i myślę, że takie jakieś 2 albo 3 rozstania to były krótkoterminowe były, nam tylko pomogły, bo później wracaliśmy do siebie ze zdwojoną mocą, atakowaliśmy i z reguły wygrywaliśmy następny turniej od razu. Więc to było bardzo potrzebne i żadnej z tych decyzji nie żałuję. Ale to nie jest tak, że nie wiem, bierzesz na bok i mówisz, słuchaj, to wychodziło od ciebie albo od Marcina, czy to jest, musimy coś zmienić w jakiś, reguły, albo na przykład w emocjach po treningu, nie? Nie? Nie, z reguły były to rozmowy typu, że słuchaj, spróbujmy jeszcze te 3 tygodnie, 4 tygodnie, jeżeli nam nie pójdzie, to wtedy zacznijmy się rozglądać za innymi partnerami. To był bardzo, nikt za plecami, zdarzają się sytuacje innych zawodników, że robi się to za plecami, ale jest taka etyka między zawodnikami, że a szczególnie między nami i mnie z Marcinem, że nigdy sobie takich przykrości nie robiliśmy. Ten Andy Murray to by się gdzieś nawinął, nie wiem, w szatni? Skąd taki pomysł, żeby wziąć lidera rankingu? Znaczy, bo miał numer 1 na świecie, więc na pewno by się z nim załapał wszędzie. Tak to się liczy, że pary załapują się, bo sumuje się ich ranking. Tak, to było śmieszne, bo jakoś oczywiście się kłóciliśmy o ligę angielską, my to robimy codziennie. I w pewnym spytałem go się już, czy ma kogoś na
Katar, bo szukamy, to było chyba, że w listopadzie. On powiedział, że miał grać z Colinem Flemingiem, jego też bardzo dobrym przyjacielem, Brytyjczykiem, ale jemu się dziecko rodzi, to więc dam ci znać na 3 dni. No, no i dał znać, że jest, że super, że okej. I bardzo fajny tydzień, no poobserwowałem go tak, jak gdyby jego, no niestety miałem te sarkastyczne żarty codziennie, ale poobserwowałem go, jak taki numer jeden trenuje, jak podchodzi do tematu tenisa. A powiedziałeś o tym, że zdarzały się na korcie także takie sytuacje, jakieś, nie wiem, trudniejsze, konflikty, coś gdzieś, pamiętasz coś takiego szczególnego, co tobie... Znaczy na korcie to już tak wspieraliśmy, tak partner musi wspierać partnera, że jest bardzo rzadko się zdarza, że coś by nie poszło. Ja pamiętam ten z Andy Murrayem. Jego pierwszy game serwisowy zrobił 2 podwójne błędy i później dodał 3 jeszcze. Z rzędu 2, później 1 punkt wygraliśmy i 3. No i przełamali nas. No i siadamy na tej ławce. Ja nie mam kompletnie co mu powiedzieć, bo jest numer 1 w singla. Widać, że się zestresował, bo on, jak gdyby on jest takim dobrym chłopakiem, że on gra na przykład dla partnera. Dla niego to zupełnie był niepotrzebny ten debel i tak dalej. I mówi mu: Andy, jeszcze jeden zrobić podwójny i schodzę z kortu. On mówi: powinieneś już to zrobić teraz. Coś takiego, więc ciągle były... To właśnie, jeżeli takie rzeczy były, jakieś konflikty, to można uznać za konflikt, no bo tak naprawdę to tenisista musi wspierać. Pomyślałem sobie, że może jakiś konflikt, nie wiem, że wy wspólnie kontra jakaś po drugiej stronie. Takie coś to się zdarzało. No Marcin był bardzo, bardzo jest charakterystycznym, taki charakternym zawodnikiem, można raczej powiem. W Wiedniu w półfinale gramy z Paesem i z Damem. To Paes oczywiście co pół metra niższy od Dama był i schował się przed sędzią i pokazał środkowy palec Marcinowi na meczu. No i afera. No Marcin oczywiście nie odpuszcza takich rzeczy. I afera, i uważam, że przez to, że zaistniała taka sytuacja, to wygraliśmy ten mecz. Marcin tak się zdenerwował, był tak, mówił, nie, już teraz z nimi nie przegram. To był tiebreak w trzecim, to było po jeden w tiebreaku w trzecim, więc to był bardzo ważny moment, ale dlatego uwielbiałem grać z Marcinem. On naprawdę, jak trzeba było, to podnosił poprzeczkę do niebotycznych wysokości. Rakietę odłożyłeś na korcie. Mówi, że już miałeś przesyt tego tenisa, że to wychodzenie na kort, w jednym z wywiadów też powiedziałeś, sprawiało problem. Ale czy ty zakładasz, że od tego tenisa tak totalnie się odetniesz? Nie, nie zakładam. Jednak całe życie spędziłem i chyba na tym się znam najlepiej. Ale też ciągnie mnie w stronę bardziej takiego zarządzania organizacji i myślę, że to trzeba połączyć, to i to. Tenis i organizację. Mam pewne plany, mój flagowy projekt. No, za kilka tygodni może jakaś będzie konferencja z moim udziałem. Chciałbym stworzyć nowy event tenisowy w Polsce i na tym bym skończył, a nie chcę zapeszać. A tak, to oczywiście zostanę w tenisie. No, wspieram akcję Dzieciaki do Rakiet. Bardzo fajna akcja promująca tenis w Polsce. Oprócz tego jeszcze spróbowałem komentarza na komentarze. Jest ok, ale muszę nad sobą popracować, bo jednak nie jest to takie proste, jak się wydaje. Więc no tak, i może jeszcze za kilka lat zasiądę gdzieś w jakiejś akademii tenisowej, ośrodka sportowego. No biznesowo musi ci to jakoś wyjść, bo ja, drodzy Państwo, widziałem, jakim samochodem przyjechał Mariusz do nas. Musisz to utrzymać. Takie cacko, więc... Cena jest, poziom życia ciężko zejść na dół, tak? Ostatnie pytanie moje dotyczy fantazy Premier League. Rozumiem, że w całości wolny czas wykorzystujesz na to. Prawie, tak, oczywiście. Ku uciesze żony, muszę powiedzieć. Więc tak, codziennie trzeba to sprawdzać. Polega na tym, że siadasz przed komputerem i... Wybierasz skład do swojej drużyny z różnych klubów Ligi Angielskiej i tak jak zagrają w rzeczywistości, to przekłada się na takie punkty nierealne, jak gdyby. No i gra to w Anglii 4,5 miliona ludzi. I ty kupujesz piłkarzy, ich sprzedajesz? Tak jest. Tak, i rywalizuję z moimi przyjaciółmi. Obecnie gram w 20 różnych ligach. To już jest przesada. Kiedyś powiedziałem, że 3 to jest maksymalnie, teraz gram w 20, ale no słuchajcie, no, pasja jak pasja. No, pasji się podobno nie można z nią dyskutować, ale no jest to... Ale prawdą jest, że ty jesteś taki w tym dobry? Nieskromnie możesz powiedzieć teraz. Dużo wiem. Dużo wiem na to Ligi Angielskiej, o każdym zawodniku można powiedzieć, ale to jest też klucz do tego, żeby być w tym dobry. Uwielbiam oglądać mecze, czasami mi się zdarza 3 mecze obejrzeć w 1 dzień Ligi Angielskiej i mówię, jest to przesada już, to już jest choroba, można powiedzieć. No ja słyszałem o tym, że jesteś światowa czołówka, więc... No tak, raz udało mi się skończyć z tych 4,5 miliona, skończyłem na 6. pozycji na świecie, ale
ale ogólnie w tym sezonie na przykład mi gorzej idzie troszeczkę. Zapytam cię jeszcze może o twoje tutaj piłkarskie polskie pasy. No jestem kibicem Legii Warszawa. Kilka razy na sezon chodzę na mecz. Dobrze, że Magierę zwolnili czy nie? Kurczę, jakoś ta świeżość się przyda, może ja nie wiem, w piłce strasznie to zwolniałem tych trenerów, ja nie jestem ekspertem, więc się nie znam, ale no zobaczymy po wynikach. Mariusz Fürstenberg, drodzy Państwo, czyli jedna, druga Polish Power, no niestety zakończył karierę, ale jak Państwo sami słyszą, nie zniknie ze sceny. Dziękuję serdecznie, to był magazyn sportowy, Mateusz Basek, do zobaczenia.